Hej, witam was bardzo serdecznie, tu Elizabeth Iron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Red Dead Redemption. Ja idę sobie do Hamisza. Chciałbym zrobić te poboczne też, no bo to już polecimy główne, te dwa są główne, wiecie. Szybujący Orzeł i John, no. Jak mówię, tam jakoś dużo tych zadań nie zostało, tak mi się wydaje, więc... Jeszcze te poboczne, żeby... Ja wiem, że pewnie gdzieś tam pominałam jakieś takie gdzieś pewnie coś. Mam nadzieję, że nie. Ale mogą się zdarzyć takie rzeczy. Hamish! Arthur! Come on in! Na co polujemy dzisiaj? Keeping fire, thank you. So it's all right then, is it? Living out here, away from civilization? Civilization? Yeah, I saw what civilization and industrial advancement will get you in the war. Progress, well, it ain't always progress. Besides, I ain't lonely up here. I got company. Well, I ain't company. Come look at these. Remember catching that? I do. I know you ain't forgot about him. Oh, I still see him in my dreams. Go. Yeah, I got the whole of nature up here. And I'm gonna make the most of it, as long as there still is some. Whoa. No nie kłamali. What's that? Right there by the outhouse. Look at the size of that boar. Oh, yucky. Holy hell. I saw some cattle gored the other day, but I didn't think it was possible. Kijik. Let's go take care of it. Okay. Polujemy na dzika. Kurde. Damn, I thought I got him. Pursue. I'll grab the mounts. Stop there. Stój, kur... Aha, no dobra, może być. Nie widzę go w ogóle, ale biegnę, spoko. Oko ma sens. O, tam jest. Ps, 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 ps. Stój, bestio, bo cię chcę polować. Kurka wodna. Znajdzika, no ale pewnie trzeba ten, jak to się nazywa? Wywęszyć go. Niuch-niuch zrobić i dobry będzie. Trop znaleźć, no. No ślady, no. Masz konie? No, powiedzmy, że... Wyniuchałeś go już? O kurde. You see that thing? O. It's as big as a buffalo. Fast, jak bizon? Yeah, but we'll get him. Yeah. He came through here, all right. Bizon. Mm-hmm. Tak, tak. Tak, tak. Dawno nie było kapelutka. Big ale... He's been across here twice. What we do? Well, he's been up this hill to the right. And down ale się spieszymy. But I can't tell which tracks is fresher. Let's split up. Okay. Go up, and I'll go onwards. Okay. Ja to przodu w górę. Good luck to you, sir. Come on, view. Hi-hi-hi-hi-ja. Do góry mamy jechać, no nie? I poszlupać, powęszyć pewnie. Co on tu będzie? Easy, easy. Tam coś jest. Tam coś widziałam. O, 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 co to jest? O właśnie. Truchło wilka. Dzik wilka dopadł. Co to za bajka? I wilka zjadł, znaczy zategował? Pierwsze słyszę. Gorn wolves too. Damn it. Słyszałam. Nie czekać, czy zjadę tam gdzieś ten. Hamish. Shit, he's after. To wielkie coś!
zabić dzika. Moment. Tylko nie wiem, czy takim pistolecikiem na wodę to ja mu coś zrobię. Gdzie ten Hamish? Gdzie on jest? O, tu widzę jakiś ślad. O kurde. Amish. I got thrown and a bastard hog got me. Take a bill for me, would you? He's a good horse. Konia mam wziąć. No już mam tego, prawnika, wystarczy mi. O Boż. Amish. O nie. Wielka ta świnia, ja pierdzielę. Jaka bestia po prostu. Wielkie to. Wielkie, ogromne, Jezus Maryja, kieł wielkiego dzika. Jaka wielka bestia. Jesus Christ. Bullet, zostaniesz z panem. Dobra, no to co zrobimy, jak nie ciachniemy sobie niestety i podjadę tam może do tego szybujący łozeł, no tylko muszę zrobić tak mówię, ciach, bo to nie ma sensu, żebym tyle czasu zmarnowała na jazdę, o, tak to byście już widzieli, standardowo, ciach. Dobra, jestem już na miejscu. Jakaś grzywna mi się przyplątała. Tutaj miałam coś. Nie liczę tej części, bo to jest mniejsza, ale tu gdzieś miałam. Nie wiem czemu, za co. Więc zapłaciłam po drodze. Dobra, tu mamy gdzieś coś, kogoś. A, bo mamy ich u góry. Siedzą i patrzą, tylko jak ja tam wlezę do nich. Naprawdę jesteście na górze? Kuźwa, nie widzę, no. Nie no, widzę oczywiście ten. Żartuję sobie. Widzę, tak. No. Świetnie, co zaś planujecie? Co tam zaś odwalicie? Co się podzieje? O co wam chodzi? Co wy robicie? Co tam jest? Halo, dzień dobry. So good of you to join us. Jezus, no było. Rebellion. The smell of cordite and integrity. It is a beautiful thing. What are you all doing? An eye for an eye. We didn't start this, Arthur. They did. We? It surely is. Whatever it is you're planning. Boże, co wy zaś robicie? They want you to fight. Nobody will be killed. We're just gonna trap a few of them in the valley, disarm them, tar and feather them, and remind them to leave these boys alone. You have energy for pranks? Come on, Arthur. Pranki. Świetny park pranki, wiecie ten. Rzućmy im dynamit na głowę. To powiedzmy, że to był prąk. Tak, pewnie. Nie będzie prank nazywał. People will see these boys. They won't notice us and they'll think we're gone. Everyone will blame everything on the Indian problem. Jezus Maria, on jak zawsze planuje głupoty. Wysadzić drzewo, o Boże. No. Jak nie? Głazy lecą. Ale głazy, lecimy. Dobra, zostawiam. Idź. Aj, dacz. Nie wiem, czy byłeś taki w miarę spoko gościu, a teraz...
Nie poznaję cię. Nie wiem, z kim mam do czynienia. Podnieś pulę. Myślałam, że pułapkę. Podnieś. Idę no. Idę. Nie, wcale to nie będzie podejrzane, ten taki ląd. Ani trochę. No. Ja pierdzielę, ty jesteś naprawdę świetne. No. Już czy jeszcze. Ale dużo tego lontu mają, takiego wiecie, nieskończone. Warto było czekać. No nie wiem. Źle się skończy i tak. Ja to wiem. Ja to kuźwa bardzo dobrze wiem. Aż pulę zabierzacie Infinity. Nie, postawicie sobie po prostu kuźwa z boku. Co to za piękne roślinki? Aha, a dynamit sobie też tak pół. Ja pierdziu, no po prostu. Świetnie, no, brawo, no. Nie, no, naprawdę. No, normalnemu człowiekowi ręce opadają, no. Jak mało czasu. Już. Będzie bum bum, a to właśnie wygląda, jakby miała być roślinki do zbierania. Może... Mech. Dobra, jestem, no. Aha, ja mam iść tamten. Obrałeś ty... No. Z której strony, bo ja nie widzę. Lewa czy prawa? Oni wszyscy patrzą chyba w lewą. Tak, jedzie coś widzę. Teraz widzę. Oh, remove the weight of the world from your shoulders for a minute. Like I said, we're just going to give them a bit of a scare. Aha. Znaczy, na czym oni jadą? There they are. Na koniach. Na czym innym? It's fine. We're only here to talk and administer a little good old-fashioned humiliation. Co to w ogóle ten? That son at the very least. Wait for my lead, men. Everyone just stay calm. We've got the upper hand here. Etanol. To napad. Dawać swoje majtki. Put your hands up, soldier. Take a little. Humiliation and leave these fine folks alone. Who are you? A concerned citizen. Ten smart. Jak zwykle. What now? We should move. No, not quite yet. Soldier, you and your friends gonna tuck tail and run off? Run! Excuse me? I'm getting bored of this. Nie, zaraz zacznie. Nie, no zaraz się zacznie. A, proszę, jedziam, kuźwa mać, dacz, no. Wiedziałam, że się kuźwa tak to skończy. No. Ja pierdzielę. Brawo, kuźwa, dacz. Brawo.
Gratulacje, dostaniesz medal najgłupszego szefa na świecie, najlepszego, chciałam powiedzieć. No chodź, wystaw się. Dostałeś. Gdzie jeszcze? Gdzie jeszcze? Tam jeszcze. Był ktoś. Aha, tu nam przyszli. Aha, ty jest nasz. Ja pierdzielę. Ale wy jesteście kuźwa. No. Co my mamy w ogóle przy tych gościach znaleźć? Tak, excuse me, a propos. Nie wiem. Super. Macanki, dzięki. Dzięki. Legalne macanki mogę zrobić. Legalne. Nie legalne, no ale. O Boże, ale dostałem zwiechę. No i co, znalazłeś coś? Nie. Tak? Some poor fool from New Jersey. These boys ain't the problem. They're only kids. Keep looking. O, brawo. Brawo. Czemu nie rzucałem dynamitem nam? Tu jesteś. O, ty kolego, kuźwa. Na coś ty liczył? Nie wiem. Ktoś dynamitem rzuca na lawo, na lawo. No. No. Artur. Chcę, ale mi się kuźwa zmieścił. Armata, ja myślałem, że dynamitem ktoś rzuca. Już nie ma armaty. Nie ma armaty. Znaczy stoi. Ale osoba używająca... osoba używająca armaty już nie... ten. No, poradzili sobie. O Boże, cała armia leci na nas. Nie wiem, gdzie pyta. Zapytaj się. I'm trying, Arthur, with everything I have. I will keep trying. Nie mogę. Keep doubting me. We'll keep failing. It ain't like that, Dutch. Look at me. Look at me. I'm just. Całkowicie ci odjebało. Co ty, kurde, robisz? Człowieku. No. Moździerze. Where's Eagle Flash? Run, son! Run! Come on! Moździerze, w cudzysłowie. This area is gonna be crawling with soldiers. Naprawdę? Amerykę odkryłeś. No, jakoś ci się nie śpieszy. No, po prostu cudnie, świetnie, dzięki, pa. Lewo? Na dół bym powiedziała lewo. Cały jesteś jak lewo. No to co? Na piechotę? Oleju zwierza! Nie ma tu nic! Za krzewy, za drzewa, za krzewy, za drzewa. Czemu się ich...
Ja pierdzielę dać, naprawdę. Gratuluję ci. Naprawdę? Nawet tu są. Było blisko. Tu blisko! Jejku, weźcie ten. Tu blisko było blisko. Jeszcze jakiś stoi! No świetnie, może bym sobie jakiś pistolet wzięła ewentualnie. Znaczy, gdzie my kuźwa w ogóle idziemy? Co? O, żeż w życiu, dzięki, ale... Zaraz zejdę, kur... Otwarty tennik. Chłopie, ogarnij, kuźwa. No, co ty nie powiesz? Co ty, kuźwa, nie powiesz? Znowu Amerykę odkrył chłop. Ucieknij, przełęcz. Nie, lecę, tylko... No, fajnie. Tkacz. Well, Arthur. Put your hands up. I said put your damn hands up. Okay. Okay. Skoczysz? Follow my lead. Rób to, co ja skoczę. Mam plan. Ciekawe. Hello. Ja, ktoś będzie próbował mi zagadać, co? Put your hands up. Hello, Captain. Keep your hands up and come here. Come here. We can't do that. Raczej będą skakać. Jest tam woda, słyszę wodę. They were good men. You're fighting nature, Captain. Get over here! Ask my friend here. Da się dalej? Nie, nie da się też. Dalej się nie da. It's a waste. Przestępstwem chciałeś powiedzieć, co? Now, it's a waste. You can't fight nature, Captain. You can't fight change. You can't fight. Skocz. Jej! Widziałam, że skoczę. No jedyne wyjście, wiecie. Innej opcji nie było. Żeby nie skoczyć. Bardzo ładna woda. Nie pływaliśmy jeszcze. Dać, gdzie jesteś? Staram się podpłynąć. Bardzo się staram. Ale to było szalone. Szalone. Taken or killed. Well, we can't go find out. No, not now. Charles, we'll send him. Where is he? He's probably back at camp. Let's split up. I'll go tell him. You rest up, then go meet him up at the reservation. You catch on, Bill. You're gonna make it, brother. Niektórzy wiedzą. I can feel it. Faith, Arthur. Have faith. Żartuje ze mnie sobie. Poważnie.
Zaś Jelena będziemy. Zostaniesz w przyszłym życiu Jeleniem. Jelunem zostanę. Takie obozowisko, takie tymczasowe. Zdałoby się coś zjeść. Nie mam co za bardzo, wpierdzielam ciasteczka. Ciasteczka wpierdzielam. Dobre to niż nic. Dobra, wiecie co, skończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. Co my mamy dobrego do zrobienia? Aha, Charles. Charlesa mamy i mamy Johna, więc jednego z tych panów odwiedzimy. Prawdopodobnie Johna, tak mi się wydaje, tak będzie najlepiej, żeby ogarnąć sobie tamto. No i zobaczymy, no. Ja sprawdzę sobie przed następnym odcinkiem, ile dokładnie jest tych zadań. Ja wiem, że tam się gdzieś składają, że jeszcze są takie podpunkty, chyba że z innej strony popatrzę, to ten. No i jeszcze epilogi, no. Nie chcę wchodzić w odnośniki odnośnie epilogów ten, ani zakończeń, czy coś, no bo to będą już typowo bardzo, bardzo spoilery i zobaczę i o Boże, nie odwidzę tego już potem. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, było bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Red Dead Redemption 2. Dzięki. Cześć.